Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, moi drodzy, i po raz kolejny pozwólmy poprowadzić się w Słowu, aby dotknęło ono naszego serca, aby pokazywało nam drogi, którymi On nas chce prowadzić. Na większą część chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na 31 Niedzielę Zwykłą, fragment Ewangelii. Według Świętego Łukasza z rozdziału XIX, wersety od 1 do 10. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem, i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Tyle słów Świętej Ewangelii w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy. Kilka takich myśli, które rodzą się po lekturze tego tekstu. Po pierwsze, miejsce, w którym dokonuje się opisywana przez Ewangelistę rzeczywistość, Jerycho miejsce z historią, można by powiedzieć. Z historią też opisaną na kartach Pisma Świętego o wiele wcześniejszą, opisującą dopiero wchodzenie pojawianie się narodu wybranego w Ziemi Obiecanej i to właśnie miasto Jerycho stało jako blokada, stało jako jeden z ostatnich, jedna z ostatnich przeszkód, którą trzeba pokonać. Miasto obwarowane, musieli je kilkakrotnie obchodzić, znamy tę historię, z trąbami i z Arką Przymierza, ażeby mury runęły. Można by powiedzieć, miejsce z historią trudu, Pojawiania się Pana Boga. I być może, jak sięgniemy myślą do naszej historii życia, to też mamy takie miejsca, które były, a które rzeczywiście, można by powiedzieć, Pan Bóg musiał zdobywać swoją mocą w nas. Ale co się dokonuje? Okazuje się, że tak jak wtedy Jerycho trzeba było wręcz zdobywać tak ewangelista nam bardzo prosto opisuje potem wszedł do Jerycha. I przechodził przez miasto, tak jak gdyby nigdy nic. Oczywiście historycznie to Jerycho z czasów Pana Jezusa już nie było tym samym obwarowanym, które mamy opisane na kartach Starego Testamentu, ale i tak możemy spojrzeć na to wydarzenie jako na to, że Pan Bóg nawiedza miejsca, które są związane z historią naszego życia. Może czasami mamy także Twierdzimy, a tą sprawę dzięki Bożej pomocy już jakoś w sobie pozałatwiałem. Albo było jakieś takie miejsce, gdzie Pana Boga nie chciałem dopuścić. Na szczęście On mi już pokazał, że tam, tak, to też mogę go wpuścić do tego miejsca w moim sercu, w moim życiu. Zdobył je. Ale Pan Jezus nie chce spocząć na laurach, można by powiedzieć. On cały czas przychodzi do tego miejsca. To, że My uznajemy jakieś miejsce w naszym sercu za zdobyte przez Pana Jezusa albo uzdrowione, to nie oznacza, że nie możemy Go tam nieustannie zapraszać. Tak jak on, tak praktycznie bez żadnego podboju, wszedł po prostu do Jerycha, przechadzał się przez miasto i sama jego obecność, jak za chwilę usłyszymy, staje się źródłem błogosławieństwa. Pozwalajmy. Panu Jezusowi przechadzać się po historii naszego życia, także tych jego miejsc, tych zdarzeń i relacji, które być może już uznajemy za załatwione, zaleczone, już jakoś je ogarnęliśmy i modlitwą, i Bożą łaską. Ale także tam zaprośmy Chrystusa. I pojawia się postać Zacheusza, zwierzchnika celników. Człowieka bardzo bogatego i też człowieka pewnego konkretnego pragnienia, bo chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest. Jego pragnienie było dość konkretne i no wymyślił plan dla jego zrealizowania. Trzeba się wspiąć na sykomory. Był człowiekiem dość zmyślnym. Może dlatego został zwierzchnikiem celników, bo kiedy dostrzegł pewną trudność. To już opracował plan. Jestem niskiego wzrostu, jest dużo ludzi. O, tam jest sykomora. Ja się na nią wdrapię i będę wszystko widział. Miał swój plan na spotkanie pana Jezusa. Mnie potrafił jakoś inaczej sobie wyobrazić tego spotkania. I co ciekawe, ten Zacheusz siedzący na sykomorze tak wysoko, tam gdzie właśnie, to jest znamienne, tam gdzie przechodzi Jezus, skojarzył mi się. Z takimi ozdobnymi elementami graficznymi, z motywami eucharystycznymi, które wiesza się czy umieszcza w oknach w momencie, kiedy jest procesja Bożego ciała. W nich oczywiście nic złego nie ma są wyrazem i oznaką wyznania wiary, ale w jaki sposób są jednak w oddali od tego, co się dzieje, od przychodzącego Pana. I ten zacheusz troszeczkę jak taki emblemat eucharystyczny na procesji Bożego ciała. Umieścił się gdzieś na wysokim miejscu, żeby widzieć Pana Jezusa. Ale żeby użyć dalej analogii z procesją Bożego ciała czy z Najświętszym sakramentem, to dla Jezusa było to za mało. Albo inaczej Jezus pragnął więcej. Pragnął, używając eucharystycznej, eucharystycznego języka, pragnął komunii z Zacheuszem. Nie wystarczyło mu to, że Zacheusz umieścił się jak emblemat eucharystyczny w oknie, ale on pragnął wejść do Jego domu, pragnął, żeby wystąpiła pomiędzy nimi komunia, wspólnota. Zacheuszu zejdź prędko, dziś muszę się zatrzymać. Mamy tutaj stwierdzenie i wyrażenie pragnienia ze strony Pana Jezusa. Było, Pragnienie Zacheusza, że koniecznie chce zobaczyć Jezusa, kto to jest, a z drugiej strony mamy, jeśli nie jeszcze mocniejsze, pragnienie Chrystusa. I ta Ewangelia bardzo pięknie opisuje miejsce spotkania dwóch pragnień: naszego, które snuje czasami plany i wspina się na sykomorę, i tego głębokiego pragnienia serca Jezusowego: Muszę się zatrzymać. To nie jest przymus, że muszę, musimy teraz to zrobić, bo ja tobie nakazuję, ale mamy użyte to sformu tu sformułowanie, które często pojawia się potrzeba, żeby syn człowieczy. Jest to niemalże konieczność zbawcza. Pan Jezus bardzo pragnie tego, aby pojawić się w naszym życiu. I to pragnienie, niech będzie przez nas przyjęte, że nie jest to coś nam zagrażającego. Bo no tak można by na to spojrzeć. Zacheusz miał swój plan, a tutaj Pan Jezus mu go zrujnował. Zrujnowałeś mi swoim pragnieniem, Panie Jezu, moje plany. Ale to pragnienie zawiera w sobie pragnienie jak największego dobra dla Zacheusza i pragnienie tego, aby Pan do nas przychodził. Jego pragnienie, jego serca ma przede wszystkim nasze dobro na myśli. A zatem te dwa pragnienia. Spotkanie tych dwóch pragnień jest bardzo pięknym elementem tego tekstu. Niezbędnie jest potrzebne, bezsprzecznie konieczne, abym dopuścił Chrystusa, a nie był tylko jak emblemat eucharystyczny na procesji Bożego Ciała, aby wystąpiła pomiędzy nami komunia. I ciekawy element, który pokazuje nam, jak działa obecność Pana Jezusa. My oczywiście znamy kontekst tego, kim byli w Piśmie Świętym, za kogo byli uznawani celnicy i jacy byli też w rzeczywistości za tych, którzy postępowaniem nieuczciwym wzbogacali się, a co dopiero pewnie w tym przypadku Zacheusz jako ich zwierzchnik. Ale ważne jest to, że spośród różnych osób, które. Tak jakby zwracają na to uwagę, czy też wypominają to Zacheuszowi, mamy Ewangelistę Łukasza, który stwierdza sam fakt, był zwierznikiem celników bardzo bogatym. Byli ludzie, którzy, kiedy nastąpiło spotkanie Jezusa z Zacheuszem, powiedzieli, a do grzesznika poszedł w gościnę. Ale Pan Jezus w tej sytuacji, w tym opisanym fragmencie, w żaden sposób nie konfrontuje Zacheusza z jego grzechem. W żaden sposób nie odzywa się, aby podkreślić czy aby nazwać, wskazać na słabość Zacheusza. Więc e, tak naprawdę szanuje, można by powiedzieć, troszeczkę swoją rolę jako gościa u Zacheusza, który no nie zwraca uwagi na nieporządek, który jest gdzieś dookoła. Ale to jest właśnie piękne. W spotkaniu, w tym przypadku Zacheusza z Chrystusem, ale także pewnie w spotkaniu nas z żywym Słowem, z Bogiem, który przychodzi. Bo Zacheusz sam wie, co powinien zmienić. Zacheusz w żaden sposób nie zachęcony słowem Pana Jezusa mówi: Panie, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem a pewnie tak to zwracam po czwórnie. Jego serce. W spotkaniu z Chrystusem rozpoznaje, w czym powinno się poprawić. Słowo Boże, nie tylko poprzez bezpośrednie wskazanie nam, nazwanie jakiejś rzeczywistości niepoukładanej w naszym życiu, jest w stanie nas przemienić. Już sama obecność, zamieszkanie w nas żywego Boga, pobudza serce do takiego spojrzenia na swoje życie, że wiem, co potrzebuję zmienić? Wiem, gdzie jest moja droga nawrócenia i wiem, do jakiego postanowienia poprawy jestem wzywany. Wejdźmy w komunie z Chrystusem, który naprawdę z całego serca potrzebuje i pragnie zatrzymać się w naszym domu, w domu naszego serca.